dla klienta. I prosisz mnie, żebym ci z tym pomógł? To bryka do speedcrossu. A? Do speed czego? Speedcrossu, daj spokój, nie słyszałeś? To jest wszystko w jednym. Prędkość, drift, skoki oraz rozpierducha. Ostatni krzyk mody w Palmont City. Przy okazji, to teraz świetny interes. Musi być sponsor, by w to wejść. Jestem do tego stworzony. Wszystko, co kocham, w jednym pakiecie. Właśnie dlatego to ciebie proszę o pomoc. Więc śmigaj na lotnisko i do roboty. To na co liczymy? Na balans w drifcie i kontrolę w terenie. Porządne skoki i niewiarygodne ślizgi po lądowaniu. Czyli na brykę prosto z moich marzeń. Interesujące. Siemanko. Dzisiaj sobie porobimy takie misje z DLC bodajże. Mianowicie speedcross. I będziemy sobie jeździć w terenie i driftować po torach. No i jak tam wóz? Daję radę, ziom. Więc o co w tym chodzi? W speedcrossie punkty są przyznawane za styl i prędkość. Wjedź do każdej strefy tak ostro i szybko, jak tylko potrafisz. Dwie duże porcje stylu i prędkości. Robi się. Spróbujmy. To będzie taki... Może się uda. To będzie taki dodatkowy odcinek. Widzicie, mam 16 poziom. Ktoś tu zrobił przemeblowanie. Należący do mnie tor speedcrossowy. Powinien zapewnić mieszankę skoków i szalonych driftów, przez które speedcross tak poniewiera. Trzy okrążenia. 900 tysięcy punktów. Masz dobra, trzy okrążenia. Pokaż, co umiesz. Słyszałem o tym. Po prostu taka zabawa. Na specjalnym torze. Większa prędkość, nie większa. Zobaczmy, jak się driftuje. Całkiem nie najgorzej. Wow, look at this shit. Co się tutaj dzieje? Fajne. Cyk. Ciągle się oswajasz z tym mini? Przyłóż się do stref w następnej pętli. Bardzo fajne, podoba mi się, ale to będzie taki jednorazowy odcinek. Się nie opyla jakiś większy content. No tutaj raczej nie ma fabuły. A więc nie ma co nawet przeciągać tego. Prawdopodobnie w życiu tyle. Skoki, ładne lądowania. Ta konstrukcja się sprawdza. Jedź dalej. A. Prawdopodobnie wrzucę to tak między odcinkami. Normalnie macie środę, poniedziałek, środa, piątek, 17:30. To pewnie będzie gdzieś tak w sobotę może. Jeśli udało mi się wrzucić tak jak mówiłem w sobotę, to dajcie znać. Tylko nie skrzań tego driftu. Nie skrzań, spokojnie. Już nie stracimy mnożnika. Nie bój się, Mak. Nie planuję robić jakiegoś długiego odcinka. Ciekawe, jak to wyjdzie. Czy nowe ustawienia wam przypasuje. Na pewno to jest twój pierwszy raz? Ty to masz talent. Jestem do tego stworzony. No, po tym treningu driftowym, który miałem, spoiler. I nowym samochodzie, spoiler, nowych samochodach, no to jeszcze niewiele możemy zaskoczyć. Szczególnie jeśli chodzi o teren. Zresztą zobaczycie, jak wrócą odcinki. O, wymagany wynik, bro.
Jasne, że wybrałem właściwego gościa. Oczywiście, że tak. Radzę. In no way, kogo miałeś wybrać? Taylora, który... No, on umie jeździć, ale nie... Nie za bardzo ogarnia drift. Cyk. Okej. Demolka. Dosyć interesujące. Przynajmniej zdobędziemy części. What the fuck? Ile tego jest? Nie, spokojnie. Zrobimy sobie dwa. To wystarczy. Na sam początek. O nie. Niezła jazda, Mac. Wóz spisuje się dobrze. To jak? Teraz czas na większy tor? Nawet nie musisz pytać. Nie pokażę wam tego auta. Gimme the zakład. Dobra, get out. No, mogę to pominąć. Dziękuję. Tamte podejście niestety musiałem wymontować, bo nie pykło. Mówiłem między innymi, że prawdopodobnie nagram więcej tego. Nie dużo, ale więcej. Już będę dalej w tej lidze speedcrossowej. Bo z tego co Raf mówił, jest tutaj jakaś liga speedcrossowa. I znowu, ci bez gazu tutaj nie zadriftuje. No dobra, w sumie logiczne. Trafienie rakietowce! Ja nie wiem, czemu puszczam gaz. O, wiedziałem, że wypieprzę. Dobra, znowu musimy zrobić ten drift. Nie. Dobrze. Fajnie się driftuje tym. Muszę odnaleźć stary ryb. Mini kupa. No fucking shit. Dobra, cyk. Dobra, powinniśmy dać radę tym razem. No nie, zaś. Tak głupio tracę ten nożnik. Takie wiady. Tak ciasne. Ale już szerokie nie ma opcji. Dobra, taki prosty drift. Cyk. Dobrze. Teraz porządnie musi być. Od zewnętrznej zaczynamy. I do wewnętrznej. Bardzo dobrze. Znowu na zewnętrznej. Albo na wewnętrznej. Może być. Uwoliło. Dzięki tym testom mój klient będzie bardzo szczęśliwy. Klient? Teraz zobaczmy, czy zdołasz podbić wynik. Oczywiście, że zdałam. No, tym razem dużo lepiej poszło. Jeszcze tu mamy demolkę. A i prawie trafiłem. Stary, idzie wybornie. Jak przyłóż się? What the fuck? Co to znaczy?
Jeszcze tyłem mu wjadę na metę. Czas na pokłony! No, 2 miliony, proszę bardzo. Niemalże. No, i fajowo. Co nam powiedzą? Masz smykałkę? To żadna nowość. A ja mam co trzeba, żeby wynieść wóz na nowe wyżyny. Dawaj, Raf, nie trzymaj mnie w niepewności. Mac, żeby móc się ścigać w lidze speedcrossowej, trzeba mieć sponsora. Ty mnie sponsoruj, Raf. Przykro mi, Mac, ale nie tak to działa. A jak? A jak to działa w takim razie? Ile to jest? 12, 16, a piernicze. Dobra, dzięki za uwagę, widzowie. Nie pokażę wam jeszcze tego samochodu. Mac, mam zamiar spełnić twoje życzenie. Kierowca mego klienta go zostawił, a Mini został już zgłoszony do ligi speedcrossowej. Nawet tak nie żartuj. Auto pozwoli ci wziąć udział w próbach, ale musisz pokazać, co umiesz. Speedcross to jest wielki biznes, Mac, a nie jakieś żarty. Ci goście grają według własnych reguł. Raf, to co z tym kierowcą klienta? Nie wiem, czy chcę zapytać. Ciemna strona Need for Speed. Dobrze, tak jak mówiłem, to będzie krótki materiał. Dziękuję wam za uwagę. Miłego oglądania. Teraz powinniście mieć odcinek z driftu bodajże. Staram się to tak mniej więcej wrzucić pomiędzy. Miłego dnia. I lecę nagrywać kolejne odcinki. Yo.